Hej, tu Marinette, Kinga. I Adam. I dzisiaj będziemy robić krylisie danisie. Tak, dzisiaj będziemy robić kolejne jakieś ozdoby takie wiosenno-wielkanocne. Dzisiaj będziemy robić krylisie danisie, czyli taką doniczkę trochę na wzór królika. Będziemy do tego potrzebować małej doniczki. Mamy tutaj taką, przemalowaliśmy ją już na błękitno. Dodatkowo będziemy potrzebować drucików kreatywnych, można użyć na przykład jeszcze jakiegoś pisaka, bądź też takich przyklejanych oczek. Na początku z drucika zrobimy uszy. Mogę? Wiesz, jak zrobimy? Mogę jeden drucik do zabawy? Tak, mogę wziąć jeden na razie do zabawy. Możesz zrobić z niego ogonek, żeby taka kulka była. Nie, czemu? Na początku jeden drucik weźmiemy na pół i później zginamy znowu na pół, robimy, żeby były takie fajne, sterczące uszka, super. Serduszka. Tak. Mogę tego dalej użyć? Tu mamy sterczące uszka, zrobimy jeszcze, żeby był środek też z połowy takiego drucika, żeby był środek też różowy. Tu łączymy. Teraz pokażę. Mamy tu już połączone. A tak się prezentują gotowe nasze uszy, które przykleimy do doniczki. Będziemy przyklejać je klejem na gorąco. Można też użyć innego dowolnego kleju, który dobrze połączy te rzeczy, ale wydaje mi się, że klej na gorąco będzie najbardziej taki na szybko tutaj do połączenia. Pomożesz mi trochę? Trzymaj pistolet. Jak? Tu odrobinę nałożysz tam. O, ściskaj. O, wystarczy. Ja tu przykleję, żeby jest tam ciepłe. O, to na razie wezmę. Puść, to wezmę. O. Tak tu się prezentuje doniczka z uszami. Tu jeszcze damy oczki, nakleimy, żeby była taka jakaś buzia. I tu z tyłu zrobimy z innego drucika kreatywnego ogonek. Mogę zwinąć ten ogonek, ten? Dobra, jest. A to kuleczkę. Potrzebujemy kuleczki, jak taki pompon. Można też użyć pomponów. Takich, ale my akurat nie mamy niczego takiego. Dobrze. Czyli 7 kuleczek. Weź tylko chyli ten i odrobinę tutaj, odrobinkę. O, wystarczy. I tu przyklejamy, tylko żebyś nie dotknęła. O. Super. I jeszcze weźmiemy oczy, przykleimy. Buzia? Możemy teraz wziąć markerem i narysować. Bardziej nosek taki. Nie potrafię rysować buzię. Gdzie nosek z buźką teraz. Dobrze, to narysujesz kolor czarny, zaraz dać? Będę potrzebowała różowego i czarnego. Proszę. Tak się prezentuje nasz króliczek. Tak, tak już mamy naszą doniczkę gotową, tu jeszcze jest ogonek. Można tutaj oczywiście też na przykład rzeżuchę zasiać, bądź na przykład kupić jakąś małą roślinkę, jakiegoś sukulenta, można nawet z Lego zrobić sobie też jakiegoś kwiatka i trzymać w czymś takim. Na pewno bardzo taka fajna, wielkanocna ozdoba. Jak Ci się podobało robienie czegoś takiego? Bardzo. Czyli polecasz przygotowanie czegoś takiego? Czyli polecamy. Jeśli podobał się pomysł, bądź macie własne pomysły na tego typu ozdoby, to zachęcam do podzielenia się na dole w komentarzach. A jeśli podobał się odcinek, to? Subskrybujemy. To zachęcamy do subskrybowania tego kanału i do zobaczenia następnym razem. W tym razie. Hej! Pa, pa! Pa.